W ogóle tu wszyscy... Mało, nie wiem czy to chyba, że tylko że paczkami, bo tak to też wszyscy tylko czad i czad. I nikt tam cię nie... bo jest zra... O co on zrobił? Dobra, Olatko, biegniemy. Kiedyś się tam zgubi. No ja mówię, wczoraj biegłem to godzinę, to 10 za mną. W choince się też ostatnio chowałem, bo mi ktoś mówił, że można w choince się chować. Właśnie ja nie ogarniam chowania się w choinkach, nie wiem jak to działa. No tak trzeba jakoś stać i stać, aż oni przejdą. Znudzi mi się. Dzisiaj też byłem na szpitalu, w elektro. Na dachu byłem, chyba też 15 minut, aż sobie odpuścili. Nikt cię nie zbił? Jak byłem w elektro dwa razy na tym serwerze, to dwa razy mnie snajper zbił. Nie, od zombiaków to jeszcze nikt mnie nie zabił, oprócz zombiaków. O. No i właśnie. Mnie w elektro tylko zabili, tą postaczył się gdzieś tam w Berezie. Nie zrespiłem, takie kółko zrobiłem po całym świecie, jak na razie żyję. No kto wizora mi tylko i GPS-a brakuje do szczęścia. Też właśnie nie mogę ocenić jeszcze tego tej akcji z tym, że możesz sobie wybrać, gdzie się odradzasz. No niby to jest fajne, ale takie moim zdaniem trochę za łatwe. Kiedyś tak nie było. O, no właśnie. Dobra. Tam jest Zed jakiś. No chodzi. Ogólnie wiesz, że gracze spawnują Zedów. Można ocenić, czy ktoś jest w jakiejś miejscowości, czy nie. Tak? No bo Zedy się spawnują tylko jeśli gracze są w pobliżu. Aha, aha. W sumie to jest trochę drogi przed nami. Miałem ciężarówkę dwa dni temu, ale ktoś mi ją zajumał przez noc. Nie zostawiłem. Możliwe, że ja też komuś ją ukradłem, bo była w pełni sprawna, a rzadko się takie raczej znajduje. No, a to co, po lasach są te samochody, bo jak widziałem jakieś... No ja go znalazłem w środku lasu, tak zaparkowanego w krzakach, więc a, nie no wiem, właśnie. W takim miejscu by się zrespił normalnie, więc... Mhm. Wziąłem go i tam przejechałem i... Późno było, więc zostawiłem go gdzieś tam i poszedłem spać, ale rano go nie było. To jest dobre, że możesz zmienić, znaczy nie, bo to tak... Tak, w sumie serwery możesz zmieniać, a wszystko zostaje po staremu, nie? Nie, no to co masz na sobie, tak. No, ale samochody? No, samochód raczej... Nie przeniesiesz samochodu z jednego na drugi serwer raczej. Znaczy, aha, no to może tak, bo to chodzi o to, że wiem, że ludzie jakoś zapisywali te auta jakoś jak wychodzili, czy coś takiego było? Tak, sejwując, że przy resecie ci nie zniknął. Aha, aha. No bodajże jeśli od resetu do resetu, one się chyba wszystkie respią jak jest reset i o ile od resetu do resetu nigdy nikt nie wejdzie, to one znikają wtedy przy następnym, może ktoś je zapisze. Ja ten rower zapisałem i został. Tak, tak. Nie, to nie jest namiocik, to jest jakieś coś, ale... Jest tu coś? Nie ma nic właśnie. Namioty wyglądają trochę inaczej, ale... A to namioty też można stawiać? Tak, miałem kiedyś namiot właśnie, ale jeszcze nie na tym serwerze. Kiedyś ten G4G był na innym IP i na tamtym miałem namiot, ale... Dobra, nie ogarniam skąd to się tu wzięło w ogóle. To jest gracza, czy co? No, w środku lasu? Zedów nie ma, więc to raczej gracza jest. Jakby to... Też to dała jakaś. Takie jakieś przytłaczające dźwięki mam. Muzykę mam wyciszoną. Ja tu wiesz, ja to nic nie robiłem, tylko próbowałem opcję zminimalizować do minimum, żeby kuźwa ta gra jakoś chodziła. To jest tragedia. Faktycznie jest muzyka taka. No taka jakaś. Był pierwszy raz wchodzę do takie kolory jakieś ciemniejsze, bo w Sendalonie jest jakoś tak jaśniej, tak barwniej trochę. Jest tak mrocznie ponuro. No, jest taki klimat. Tą muzykę sobie zrobię tak cicho trochę, żeby ona w tle tylko była. Biegnie? Nie są tu. Ale to się ominie jak coś. Jak jesteś w choinkach, to tam nie ma problemu z tym jeszcze. Jakby się zagrowały, to wbiegamy po prostu do stodoły, ja to wystrzelam. A bo to oczko to co masz, bo tu jest ten słuch, co to jest ten słuch, ta słuchawka? To ci pokazuje jak jesteś widoczny, a słuch ile dźwięku wydajesz. Aha. To na kucaka nie wydaje nic, chyba że jak chodzę shift, po trawie. Przytrzymaj shift. Na shiftie też o wiele tam ciszej się chodzi.
Dobra, ja sprawdzę z lewej, ty sprawdź z prawej i jak coś to łomem tam działaj. Idę jakiś cwaniak, który... O, siekierkę znalazłem, jak chcesz. O, widzisz. Siekierka jest lepsza od łomu i możesz chyba... No, znaczy na pewno da się drzewa ścigać. A drzewa? W jaki sposób? Żeby drewno było? Podchodzisz do drzewa, to tam po prostu wybierasz, żeby ściąć i masz drewno, możesz zrobić ognisko i mięso upiec. Surowe mięso, surowego mięsa można się zarazić. Aha. I też tyle. Zagrywał się. O-o. Weź sobie łom i... Już, czekaj. Wyceluj ładnie w głowę i jedź cię. Czym się celuje? Masz celownik. Yeah. Pierwsze zabójstwo. Idę po tą siekierkę. No. Siekierka działa tak samo jak łom, musisz sobie ją wyjąć. Nie, siekierkę to znam, bo... Ta muzyka zajebista jest. No, taka, wiesz, taka. Klimat. O. Jaka ładna czerwona. Nie baw się, generalnie nie zaskakuj z wysokości, bo to jest bardzo niebezpieczne. Się tak można łatwo zabić w tej grze. Mam z tym pewne doświadczenie. No ja też pierwszego dnia tak. To już nisko, to sobie nie będę po schodach przecież schodził. To ja mogę mieć obydwie rzeczy w ekwipunku? Najlepiej jakbyś łom sobie teraz ten. Prawym na łomie add to tool belt. Mhm, tak zrobię. I mam z powrotem broń. No i... I tak będziemy... Tak samo wcześniej jak z łomem musisz zrobić. Rozbierasz... Tak, siekierką. Tak. Dobra. Nie wiem w sumie, czy łom jest do czegoś potrzebny oprócz zabijania zedów. Ja chyba do niczego. Gdzie cię mogę znaleźć? O, to tu jesteś. Tam. Nie wiem co to za... Nie, to jest Zielonogórsk już. A, spoko. Może tak być. Dobra. To był cel naszej podróży i widać sklep już nawet. Jest tak na lewo centralny. No to co, lecimy? No trzeba. Prosto czy nie prosto? Jakoś tak z krzakami mniej więcej może. No kuska se tam chodzi. W sumie zabiję ją jak dojdziemy do niej. Na ten duże karabiny masz też jakieś tłumiki czy coś? Nie. No czy to jest to, że w standalone się chyba zbiera dodatki, nie? Tak, tylko no, tam tłumik tutaj... nie działa. Tam tłumik nie działa. Znaczy tutaj w ogóle tam strzały chyba w zombie nie wołają, z tego co pamiętam. Masz wbudowane jakby dodatki. Jest wersja M4 właśnie z tym CCO, jest wersja z granatnikiem. Takie różne po prostu. Ale jest M4 z tłumikiem i CCO chyba. Jest takie najrzadsze z M4 chyba. Ja nie wiem dokładnie jak to działa, bo wczoraj znalazłem niby ammo SD. Jak z tego strzelałem, to zombieki się w ogóle nie agrowały i... Chodź tu. Baran jest. Chodź tu. Dobra, mam ten nożyk, więc tylko muszę kurwa celować. Futro możesz zabrać z barana? Nie mięso, ale...